cześć, nazywam się Konrad Rawiński, jestem PR menadżerem firmy Wargaming na Polskę. No właśnie, Wargaming i World of Tanks w Polsce to coraz większa społeczność i chciałbym Cię zapytać, jak liczna jest w tej chwili? To, co mogę oficjalnie powiedzieć na chwilę obecną, to, że mamy ponad 1 000 000 zarejestrowanych użytkowników w Polsce, co daje nam pierwszą pozycję w całej Europie. Drugim regionem europejskim są Niemcy, także pokazuje to skalę, jakim cieszy się ta gra u nas nad Wisłą. Co Wargaming szykuje dla polskiej społeczności, tak stricte dla polskiej? Po pierwsze, ja zacząłem pracę w Wargamingu pół roku temu podczas Gamescomu, także jeszcze te pierwsze pół roku trzeba traktować jako rozruchowe. Natomiast to, co na pewno szykujemy dla polskiej społeczności, to przede wszystkim zapraszam już w tym momencie wszystkich na Intel Extreme Masters, które jest w Katowicach w przyszłym tygodniu. Będzie to nasza taka pierwsza duża aktywność, jeśli chodzi o pojedynczą imprezę w Polsce. Tak? Nigdy nie byliśmy tak mocno obecni. Będziemy mieli tam dwa stoiska, będzie turniej e-sportowy z 15 000 bodajże euro do wygrania, z najlepszymi drużynami z Polski, z najlepszymi drużynami z Europy. Także w piątek i w sobotę będzie można te zmagania najlepszych oglądać. Przez cały czas trwania imprezy będzie można wpaść do nas na stoisko, zagrać w grę, wygrać fajne gadżety. No generalnie na pewno dużo, powiem szczerze, dużo pracy jest włożone w Intel Extreme Masters, żeby po prostu gracze przyszli do nas na stoisko i się dobrze bawili. Tak? To jest pierwsza taka jaskółeczka, która wiosnę czyni. Co dalej planujemy? Oczywiście planujemy cały czas kwestię związaną z dodaniem polskich czołgów do World of Tanks. W chwili obecnej trwają ustalenia, czy będzie to w formie po prostu, że będzie jedno duże polskie drzewko, czy też część czołgów będzie dodana do, powiedzmy, jakiegoś ogólnoeuropejskiego drzewka lub podobnie. Nie ma tutaj jeszcze jednoznacznego modelu wypracowanego. Bierze się to z bardzo prostej przyczyny. Nasza gra jest jest wierna historycznie. Polska nie była zagłębiem czołgowym, tak? To nie są Niemcy czy Rosja. Mieliśmy parę tankietek, mieliśmy parę prototypów czołgów, które nigdy nie weszły do produkcji. W chwili obecnej nasi historycy nad tym pracują i po prostu myślą, w jaki sposób to zrobić, tak? Żeby było jak najlepiej, tak? Doceniamy polską społeczność jako taką, jest ona duża. Bardzo dziękujemy za wsparcie i chcemy też się odwdzięczyć właśnie tego typu aktualizacją. Natomiast w jakiej formie jaką formę ona przybierze i kiedy będą polskie czołgi, jeszcze tego po prostu nie wiadomo. I to nie jest po prostu, że mam gdzieś za tobą kartkę i po prostu na nią patrzę, tylko tak rzeczywiście jest. Co jeszcze dla jakby polskiej społeczności? Chociażby drobna rzecz, tak? Natomiast pokazuje też kierunek, w jakim chcemy iść. Zrobiliśmy dwie aukcje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Swoją drogą fantastyczny wynik kasowy, który poszedł na konto fundacji, został osiągnięty, za co też bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że część z Was również brała udział w tych aukcjach. Zestawy były fajne. Ale pokazuje to jedno. W tym roku zaczęliśmy od aukcji, jesteśmy dużą firmą. Może w przyszłym roku uda się zrobić coś większego, tak? Były rozmowy, ale zobaczymy, tak? Na pewno też myślimy coś w kategorii wejścia na przykład w pomoc na przykład muzeom, tak? Czy to lotnictwa, czy to muzeum związanym bezpośrednio ze sprzętem pancernym. To są trudne rozmowy, tak? Natomiast inaczej, ja jestem w Polsce jako jeden ja, tak? Jestem Polakiem i też chciałbym jak najwięcej dla Polski fajnego i dla polskich graczy zrobić. Co wyjdzie? Zobaczymy, tak? Tak jak mówię, nie są to proste rozmowy, gdyż to generalnie rzecz biorąc, wiadomo, instytucje państwowe są, wiadomo, nie działają tak szybko, powiedzmy, jak, nie wiem, serwisy internetowe czy firmy zajmujące się produkcją gier takich AAA. Także z grubsza to tyle. Jeśli chodzi o, wiadomo, jeszcze o przyszłość, w tym roku planujemy World of Warplanes, naszą drugą bardzo ważną premierę, wypuścić do fazy Open Beta. Czy będzie premiera w tym roku oficjalnej gry? Prawdopodobnie tak. Na tej zasadzie na pewno też w okolicach premiery będziemy starali się robić coś dla i mediów, i dla graczy. Tak? Natomiast tak jak mówię, ustalenia trwają. Inaczej, pomysłów jest dużo.
pomału je rozmawiamy, realizujemy, tak, ale tak jak mówię, no mam nadzieję, że przez te pół roku można było już zobaczyć jakieś przyspieszenie, tak. No ja głównie zajmuję się, wiadomo, współpracą z mediami, no, także mam nadzieję, że było widać więcej tych, powiedzmy, publikacji niż jak, powiedzmy, nie ma osoby, która robi tą część pracy, tak, również istotną, jeśli chodzi o produkcję gier komputerowych. I tak jak mówię, no po kolei myślimy, wdrażamy kolejne projekty. Jeszcze jedno pytanie dotyczące społeczności. Jak wiemy, World of Tanks to jest gra free to play, ale z opcjami premium. I chciałbym Cię zapytać, jak to się rozkłada ilościowo wśród graczy w Polsce? Jaki procent korzysta z tego premium, jaki procent pozostaje przy tej absolutnie darmowej formie? Powiem tak, na to pytanie po pierwsze nie mogę odpowiedzieć, gdyż to są tajemnice handlowe, po drugie nawet nie mam dostępu do takich danych, także ciężko jest mi nawet szacunkowo, tak, tutaj podać jako przykład. Warto prześledzić niektóre z wywiadów z Wiktorem Kislim, czyli naszym CEO, który bardzo często podczas różnych wywiadów, różnych targów mówi więcej niż powiedzmy jest to możliwe w danym momencie. Bierze się to z tego, no, że jest, poza tym, że jest prezesem firmy, no to jest również zapalonym graczem, bo ma prawie 10 tysięcy bitew na swoim koncie, no o czymś to świadczy, tak. Także warto prześledzić tutaj. W paru wywiadach były jakieś szacunki co do tego. Ja mogę powiedzieć, że dość duża liczba, przynajmniej na świecie, osób również wspiera nas, wykupując konta premium na przykład. Tak? Ale tak jak mówię, no gra jest w 100% darmowa od początku do końca. Można, nie trzeba płacić, można, acz nie trzeba. Dzisiaj była mowa o tym, jak Wargaming działa na świecie. Była mowa o studiu w Sydney, była mowa o studiu w Kijowie, które robi właśnie World of Warplanes. W Polsce game dev również się rozwija i tu jest pytanie takie, czy Wargaming ma jakiekolwiek plany związane z Polską właśnie na tym polu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, tak, bo mamy kilkuset programistów, którzy pracują nad trzema projektami. Raczej nie sądzę, powiem tak, Wargaming raczej dąży do tego, żeby mieć wszystko jakby in-house'owo, tak, także oczywiście w samym Wargamingu jako takim pracuje bardzo dużo Polaków, czy to w na przykład community support, czy również w studiach deweloperskich, tak, także tutaj dla nas jakby pochodzenie nie ma znaczenia, liczą się umiejętności, tak? Także znaczy nie ma pomysłu jakiegoś takiego, żeby, powiedzmy, część gry dać do stworzenia, nie wiem, jakiejś firmie third party, gdyż po prostu no, mamy wystarczająco dużo ludzi, żeby robić to samemu i stwierdzamy, że jak zrobimy to samemu, to zrobimy to najlepiej, tak? Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli są oferty pracy, tak, dla pojedynczych, powiedzmy, programistów czy coś, żeby aplikować, bo tak jak mówię, no tutaj kwestia narodowości nie ma żadnego znaczenia, liczą się kwestie umiejętności. Sam współpracuję z wieloma Polakami w Wargamingu w różnych biurach na świecie. A może jeszcze jakoś byś zachęcił graczy do tego, aby brali udział w rozgrywkach World of Tanks? Powiem tak. Jest bardzo fajna graficznie, jest prosta, World of Tanks jest proste, żeby zacząć granie, natomiast jest skomplikowane bardziej, żeby naprawdę osiągnąć poziom mistrzowski, czy być bardzo dobrym, tak? Dlatego też między innymi mamy już dywizję e-sportową i bardzo mocno ciśniemy w stronę e-sportu. Ja mogę powiedzieć, dlaczego mi się podoba World of Tanks, bo generalnie po prostu można szybko w tą grę zagrać, nie ma problemu z oczekiwaniem w kolejkach na innych graczy, bo tych graczy jest zawsze dużo. Gra jest, tak jak mówię, prosta na wejściu, można sobie przyjemnie pojeździć, postrzelać, natomiast bardzo dużą satysfakcję daje odpowiednie współpracowanie z drużyną, bo wtedy tak naprawdę ta gra nabiera rumieńców. Wczoraj miałem taką sytuację, grając jedną z najmocniejszych maszyn w grze, zostałem napadnięty przez dwa medium tanki, no i okazało się, że mimo tego, że moja maszyna była dość silna, nie, dzięki ich skoordynowanym działaniom nie byłem w stanie ich pokonać, bo jeden facet jeździł w jedną stronę, drugi w drugą i mnie ostrzeliwali ogniem krzyżowym. Udało mi się jednego ustrzelić, natomiast już potem drugi mnie załatwił. Także tak jak mówię, gra po prostu jest prosta, ale naprawdę dużą satysfakcję sprawia, czy to granie z innymi graczami w drużynie, większa komunikacja, planowanie, ma mnóstwo taktyki w sobie. Dużo powiedziałem, po prostu inaczej, nic to nie kosztuje, tak? Gra
ściągasz jakiegoś 3-gigabajtowego klienta, grasz, nikt cię nie zmusza do opłat, spodoba się, super, zostań, nie spodoba się, no trudno, tak? Natomiast no ja tak jak mówię, przechodząc do tej firmy, z firmy jednak zajmującej się sprzedażą gier pudełkowych, sprzedażą gier pecetowych i konsolowych, no powiem szczerze, po prostu World of Tanks mi się podoba i polecam je każdemu.